Mała stacja, małe miasto. Ale Intercity się zatrzymuje. Więc tyle dobrze. Pociąg pospieszny ze stacji Wilisz do stacji Warszawa Zachodnia przez stację Janiszew, Ciechanów, Nasielsk, Modlin, Warszawa Centralna odjedzie z toru drugiego przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Prawie codziennie w to panie Michu, pan to chyba mieszka przy samej stacji. Bo mi by się nie chciało iść ta ciekawą, żeby pociągi nazywać. Województwo kujawsko-pomorskie, taka miejscowość mniejsza pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. No i jeszcze gdzieś tam w trójkącie, jakby się patrzeć z Bydgoszcz, Toruń i Poznań. To ja w środku tego trójkąta mieszkam. Jak ktoś się orientuje trochę na mapę, to będzie wiedział. No tak, no bo to tam blisko, blisko koło brzegu to tak jest. Bo tam to jeszcze nie wszędzie zelektryfikowane są, tak. Na Śląsku, tam gdzie dużo smogu zawsze. No też tak. Tam gdzie dużo smogu na Śląsku. Irytuje mnie już ta muzyka, więc dajcie wyjrzewszego. A bo tu jest 120. Lecim, lecim, lecim. Póki można. Bardzo panie Michu lubi zachodniopomorskie. Nie wiem, no ja sam do Pomorskiego ile? 200 km mam. To nie jest jeszcze tak daleko, nie? No ale to ile? 200 km to trochę trzeba przejechać. No to mazowieckie, no to gdzieś pod Warszawą. Bo tam przecież dobre składy jeżdżą, to może iść nie zatrzymują pendolina, ale dobre składy jeżdżą. Szczecin, Dębie, Świnoujście, Port. Szczerze mówiąc, nie wiem do przecie co jest, bo w Szczecinie do mnie w ogóle nie było. W sumie jeździłem tyle po Polsce, w góry wszystkie odwiedziłem, tyle miejscowości, ale w Szczecinie... W Szczecinie mnie nie było. To jest sama jak Suwałka, na które pogodę pokazują te ciągi, a tak właściwie na nie wie, gdzie Suwałki leżą. Nikogo tam nie było, no ale po pogodę na Suwałki można pokazać. Wiecie, że prędkością maksymalną tego składu jest 140 km na godzinę? Tej lokomotywy zresztą. km do Szczecina. No to panie Michu, kawałek masz. 650 km. Kawał drogi. Do stacji najbliższej około 1,5 km. No tak, no tylko na jeszcze te 600 km trzeba przejechać, no od tej stacji i tak. Do tego Szczecina. Tym pociągiem, nie wiem. Nie, to jak 1,5, no to by ci zostało 648,5 km. I a co jest? Metr. A, metru. Dobrze, przepraszam, panie Michu, ale coś. Jak to jest, jak się jednym okiem patrzy na symulator, jednym okiem na czat się po prostu czyta, tak.
nieprzyzwyczajony jestem, że ktoś w ogóle jest na tym czasie, więc... Będzie się inaczej, trochę. Trochę inaczej mi się dzisiaj symulatorowuje. No i starając się czytać na bieżąco wiadomości z czatu i przy okazji jeszcze prowadzić skład. Ja cieszę się, drodzy Państwo, że jesteście. Chociaż ciekawiej się prowadzi tę transmisję na żywo. Tak to ja mogę prowadzić, nie? A nie, że prowadzę wiadomo sam do siebie, nikogo nie. To się aż odechciewa. Wioski graniczy ze Szczecinem. No, a tak mieszkać też pod większym miastem, to też ciekawie. Jakoś w sumie tak nigdy mnie dotyczyło większego miasta, nie ciągnęło, żeby mieszkać. Jako mieszkać? No ale wiem, że w przyszłości, jakbym chciał być pilotem, to jednak no, będę musiał się gdzieś przeprowadzić, bo to u mnie w miejscowości to jest takie lotnisko General Aviation. Jak ktoś trochę siedzi w lotnisku, to będzie wiedział, co to jest General Aviation. No, tu Commercial nie lata. Najbliższego lotniska, takiego większego od siebie, mam z 30 km do tej Bydgoszczy. Jako do lotniska, no ale to i tak bym tam wolał tam pod Warszawę się przeprowadzić, żeby sobie dogodnie móc na lot dojechać, nie? No i to tam, dodajcie plany w przyszłość, jeszcze trochę czasu. Trochę czasu zostało do tego. A co z tego wyjdzie, to nie wiadomo, bo te badania te lekarskie nie są zależne ode mnie. No niestety. No jak nie uda się uzyskać odpowiedniej klasy, no to to nic. Z planów na życie. Czuba. 45 minut. Nie, to ja jeszcze mam tyle dobre, ja to mieszkam w takiej miejscowości, gdzie no ulice są normalnie, to ja to 20 minut na piechotę. Szczerze, rowerem 10 minut sobie obrócę na spokojnie. Bez większych problemów. A autobusem, no też tam zawsze tak za 20 przed lekcjami się wyjeżdżam. A co tutaj teraz mówić o lekcjach i o tym, jak to się chodzi do szkoły, jak to się do nich chodzi, bo są tamne, nie? Więc co my tu będziemy o szkole rozmawiać, a nie o szkole i dać się nie chodzi. Przekraczam dozwoloną prędkość. Nie, dobrze. Odpuścimy moc. Niech się turna. Jakąś miniaturkę musiałem walnąć. Resztuje mnie bliżej do granicy niemieckiej niż do domu. Jak tak można? Ja tym się do Niemiec nie wybieram, szczerze mówiąc. Nie moje klimaty, tym bardziej, że ja po niemiecku nie umiem.
Ale może będzie, skupiam się dogadywał na tych, jak to w większości krajów, nie? Unijnych się idzie dogadać po angielsku. Bez większego problemu. No pomarańczowe. Zbliżamy się do stacji, może trochę nadrobiliśmy, nie wiem, co mam na to. Ja na pewno takim ostrym hamowaniem to my nic nie zdobędziemy. Teraz można zacząć ostrzej hamować. Z 50 to w peronie mi się wydaje, że na spokojnie pociąg jest w stanie wyhamować, nie? Niby jest to komfortowe dla pasażerów. W sumie jedyny pociąg, jaki prowadziłem, tak w realnym życiu, to był N57. Ej, to wtedy to ja. Jest, gdzie byłem jeszcze. To było jedyne co mi się udało robić. Ale tak to nie wiem, czy tymi pociągami dobrze hamuje, czy nie. No mi się wydaje, że dobrze, no ostre hamowanie to raczej nie było. Chociaż nigdy nie wiem. Dobra, 2 minuty opóźnienia i już bym właściwie mógł odjeżdżać ze stacji. Dobra, jedziemy. Zostało nam, drodzy Państwo, wspólnego czasu około 20 minut. Około 20 minut nam pozostało wspólnej jazdy. Więc no można ująć, że małymi kroczkami zbliżamy się do końca tego Wajwana. Oczywiście, jeśli drodzy Państwo nie możecie na końcu zostać na najwądze, oczywiście wszystko jest w postaci odcinków u mnie na kanale na YouTubie, więc do wszystkiego będzie można wrócić i obejrzeć. A pan, co miał problemy tutaj z EP09, jeszcze jest na czacie? Czy już pan poszedł? Serio? Z korkami i z autobusami to takie korki w tym Szczecinie. Czy aż mi się odechciewa tam jechać. Jak sobie pomyślę, że tyle czasu stać w korku. A, wiele remontów ulic, to tam standardowo. Coś nowego, u mnie też tyle remontów ulic jest, że to nic nowego. W Koluszkach. Nie byłem nigdy w Koluszkach, są. Gdzieś to daleko ode mnie w sumie? Nie wiem. Nie kojarzę miejscowości. Co ja potem musiał na mapach Google zerknąć? Czubak. Trzy kilometry korków i opóźnienie 35 minut. No
No to już nie wiem, czy mi się chciało tam najechać samochodem. Nie, no raczej by mi się chciało, no jeszcze samochodem to sobie mogę w korku postać, ale autobusem. Witam serdecznie, panie Adek, na tej transmisji na żywo, na iWanu. Miło, że pan do nas dołączył, do naszego grona. I dziękuję, panie Adku, za followka. Miło mi pana widzieć i gościć na tej transmisji na żywo. Łódźcie, kurzki, łódźcie. Często przejeżdżam pod łodzią, bo to tam na jedynkach jest będą, a jedynki na dwójkę, dobrze. Pod łodzią to się przelatuje. Łódźcie, no to ty jeszcze nie jesteś źle, to jeszcze nie jesteś daleko. I na Wrocławia do Koduszek. Kawałek może być. Panie Adku, tak jak pan już do nas dołączył, to może pan opowie, o sobie parę zdań. O pana zainteresowania, w ogóle jakim sposobem pan się dostał na tą transmisję, bo jestem ciekaw w sobie. Ja ci stary berliński tramwaj musi się głupio wykoleić. No, mówisz mi, że to mają ze stare berlińskie tramwaje, do tego tam jakieś tam te konstale, nie? 105M, czy tam jakieś takie tam w tym stylu. Ja, jeśli chodzi o tramwaje, bardzo, bardzo lubię bombardiery, nie? One po Brukseli jeżdżą, bardzo miło mi się jeździło, tak powiem. I się nie wykolejają. Nie wiadomo jak często. Kiedy kolejny live? Ciężko mi jest to powiedzieć. To są decyzje naprawdę. No dzisiaj na przykład, no tak losowo tak mówię, zrobię live. Nie? Ale zazwyczaj staram się planować z pewnym wyprzedzeniem. Co prawda niedużym, bo czasami paru godzin. Nie? Ale to zawsze jest w miarę szybciej trochę zaplanowane. Bynajmniej tak się staram robić, żeby był. Czubak. O, troszkę nie wyhamowałem. No cóż, zdarza się. Nie, nic tutaj nie wiadomo, jak strasznego nie było. Nic się nie stało raczej. I sygnał RP1, baczność. Jako, że zbliżamy się do przejazdu kolejowego. Za ten miesiąc temu ładnie się wykoleiła i poleciała drugim wagonem, tańsza sieć trakcyjną rozwaliła, nie? Ale to jest dobra historia, wiesz pan, panie Michał? W wersji szóstej, pan Michu, w wersji szóstej, dobrze.
A ile pan już miał tej swojej wersji, że to jest szósta jakiejś nowszej, istnieją nowszej generacji, czy tylko do szóstej pan wyjechał? Jeśli chodzi o wersję, tak właściwie. No ja nie wiem, z którą wersją pana Michała właśnie teraz mam przyjemność rozmawiać, czy z szóstą? No wiem, że z szóstą, no ja nie wiem, czy istnieje na przykład siódma, ósma, dziewiąta, jakaś nowsza. Rozumiem, że to czym nowsza wersja, to bardziej udoskonalone. Mam nadzieję, że na lepsze. Udoskonalone. Czuwak. Czuwak i czuwak i czuwak. No czuwa, 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 czuwa. Bardzo dobrze czuwa. Może, panie Michu, masz pan jeszcze jakieś ciekawe historie? Ja z chęcią sobie poczytam. No to dobra, dobra historia. To z tą siecią trakcyjną. Jedno skrzyżowanie stare torowisko. Jak nie sieć zerwana, to wódź sam skręca w kierunku innej trasy niż trzeba. No, a myślisz, że czemu w Polsce te wszystkie tramwaje w Polsce tak jeżdżą, że nie jeżdżą? Na przykład w te gdańskie tramwaje, nie? Ty jeszcze ciągle wykolej, a ja pojedziesz pan do takiej na przykład w Brukseli i wszystko idzie na płytnie, w porządku, nic się nie wykoleja. Wszystko jedzie, żadnych problemów. Nie wiem czy. Dobrze, panie Kami, będę czekał, aż pan coś nagra, może coś ciekawego akurat. Czuba. Speed test EP09, a istnieje coś takiego? Speed test internetu, to wiem, ale EP09? No, Vmax sama 160 na godzinę. A chyba sama chyba może jechać 140, a cię nie mylę z wagonami 160. Coś takiego chyba było kiedyś. Dwa dwukierunkowe tramwaje w Szczecinie są. A tamte to co, jednokierunkowe były? Nie, dwukierunkowe. Cieszę się bardzo, panie Kari. Kari kolej, dobrze. Pewnego dnia wejdę i zobaczę. Może jak nie będę cały dzień w biegu, to będę miał chwilę na to, żeby wejść po prostu. No ostatnio pomimo zdalnej nauki... Często gdzieś coś jest do zrobienia. Bardziej, że teraz wiosna, to trochę trzeba uporządzić. Kwiaty poprzebierać.
trawą się zająć i tam takie rzeczy. Konserwację przeprowadzić różnych elementów. Nie wiem, to akurat wiosna idealnie. No dobrze. To teraz czytamy. Historia jest taka. Pierwszy z tych tramwajów, jak zwykle, bo zjechał wcześniej. A dlaczego to? Dlaczego zjechał wcześniej niż musiał? No bo ktoś go kebabem brzydko zagrodził i plama nie chciała puścić. Dobra historia. Podobało mi się. Spadanka z Żyrardowa. A to już bardziej na miejscowych się kojarzy. Żyrardów to wiem, gdzie jest. Nie, może kiedyś u siebie finowrócowo zrobię na tym na dworcu przeładunkowym towarowym, nie? To tam ciągle wagony spychają, przepychają, manewrują. Może coś takiego mi się uda nagrać kiedyś. Zobaczymy, ale to jakby, drodzy Państwo, będziecie chcieli, to może i się stać. Dajcie go wymyśli, bo sam dla siebie no nie potrzebuję tego nagrywać, no dlatego no bo widziałem to, jak powiem, na własne oczy. Na mnie to żadne nowe, bo się czasami tamtędy po prostu przechodzi. Taki stan umysłu Żyrardów. To się zgadza. O, jakaś tekstura. Brakuje tekstury. No jest to ogrywana mapa do symulatora maszyny. Nie ma jej w podstawowej paczce. Symulatorem. Czemu koło brzeg leży koło brzegu? No, może dlatego, że jest koło brzegiem. Nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić. Również panie Jakubie, miłego jutrzejszego dnia oraz miłego całego tygodnia życzę i pozdrawiam. Do zobaczenia na kolejnych transmisjach. No i tak zaraz będziemy kończyć, bo niedługo powinniśmy dojeżdżać do stacji docelowej. To nie powinno być 120 przypadkiem, jak mi się wydaje. Przynajmniej się tutaj w drugą stronę zawsze jechało, to było 120, to w tą stronę chyba też jest. Złoty pociąg u siebie? Nie, ja nie mam złotego pociągu. ET22 jest kran, walka oraz lodówka. A to ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. A wie pan może, czy tam jest kibel? Bo to mnie w sumie najbardziej interesuje, nie? Może kibel jest w kiblach, to wiem. Czy w takim ET22 jest? No z tego co wiem, w lokomotywach kibla nie ma, tylko maszyniści chodzą pomiędzy wagon. A lokomotywę na przykład. Albo przed lokomotywę. No jak już im się zachce coś mocniej, to niestety muszą iść na spód do budynku stacyjnego.
Albo do wagonu i wtedy proszę dyżurnego ruchu o przerwę. No, w impulsach, no tak, no bo to są te elektryczne zespoły trakcyjne, to najbardziej o lokomotywy, takie typowe lokomotywy. No co to się zaczęły jakieś przecinki? Za długo, nie? Już za długo dzisiaj. Jak na jeden dzień. Na EP22 nie ma, na EP07, EP09 i wszystkich EP też nie ma nic. Troszkę ostrzejsze przyhamowanie. Co się będziemy i tak jest się planowa. Na N111 jest. No bo to już teraz tema o tych nowszych mówimy, nie? No to co na tych nowszych są. No jest właśnie fajne w tych nowszych, że są wyposażone. W, no to wszystkie impulsy, nie? 45W to chyba też impuls, nie? Nie orientuję się, szczerze mówiąc, tych nowszych lokomotyw. Tych, co są w maszynie oczywiście, ale tak jakoś... Tych nowszych nie mam. Nie mam wiedzy, nigdy się... Niby tam się coś czyta na tych informacjach, że tam przetarg na nowy tambor od Intercity, coś tam, ale... Czarnego Hetmana na IT i ciekawe, dlaczego go nie ma. Nie widziałem czarnego Hetmana. Nie znam gościa. W żaden sposób. A my, no niestety, drodzy Państwo, dojechaliśmy do stacji końcowej w dzisiejszym live'owym odcinku, więc to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Pa, pa.